wstydzić. Sami zobowiązaliśmy się, że wiarę będziemy wyznawać, że będziemy wiary bronić, według zasad tej wiary postępować. W roku, który jest poświęcony Duchowi Świętemu, tę prawdę chcemy sobie jeszcze raz przypomnieć i nigdy nie możemy o niej zapominać. Gdy jest niedziela, gdy jest Boże Ciało, ale także gdy jesteśmy na wakacjach, gdy jesteśmy w pracy, gdy jesteśmy w domu rodzinnym. Módlmy się o to, aby ta bliskość z Chrystusem owocowała w naszym życiu radością, pokojem i jeszcze większą miłością w naszych rodzinach. Dzisiaj z taką intencją i z taką wiarą poszliśmy w procesji, bo wszyscy wiemy i czujemy, że słabnie nasza wiara, że słabnie miłość rodzinna i małżeńska, bo coraz trudniej jest zachowywać Boże przykazania. Zabierzmy ze sobą Chrystusa w naszych sercach, do naszych rodzin, do naszych środowisk pracy. Dostojnie przebiegła delegacją jednostek Straży Pożarnej, orkiestrze, asyście, pocztom sztandarowym, ministrantom, dziewczynkom sypiącym kwiaty. Dziękuję serdecznie policji za pomoc i zabezpieczenie trasy przemarszu. Dziękujemy za osoby przygotowujące pod kierunkiem siostry i grup modlitewnych ołtarze na procesję. Bóg zapłać wszystkim za obecność, świadectwo wiary, wszystkim parafianom i gościom serdeczne Bóg zapłać.